Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Jesteśmy u magów wody. Przed odcinkiem usmażyłem sobie surowe mięso. Teraz mamy smażonego mięsa 167 sztuk. I teraz idziemy do Riordiana powiedzieć mu... Opowiedz mi więcej o tej okolicy. Co chcesz wiedzieć? To już gadaliśmy. Nie, bo myślałem, że jest opcja powiedzieć mu o orka w kanionie. Ale dobra. W takim razie idziemy na przeszpiegi do bandytów. Nie ma co tu siedzieć. Ewentualnie jeszcze pójdę do Saturasa. Może będę mógł się pochwalić, że mam pancerz czy coś takiego. Hej, ty! Nie, chyba. Jeśli chodzi o Kruka... Przynosisz jakieś wieści? Nie tym razem. Dam ci radę. Dobra, wiem. Niech cię... Reliktów żadnych nie mamy. Dobra, to lecimy do tych bandziorów. Przed samym obozem zmienimy strój. No i jest to kolejna lokacja, gdzie spędzimy trochę czasu. Parę zadanek wpadnie, oczywiście. No i zobaczymy, co jest tutaj z tymi bandytami i czy pozwolą nam dostać się do Kruka. Podobno jest to najniebezpieczniejszy obszar w okolicy. O proszę, co ja tu widzę? Jakiś X. Tak z daleka coś zauważyłem. Zwiększyłem sobie w ustawieniach zasięg widzenia, może dlatego. Sądzę, że coś znalazłem. Stara kamienna tablica. I naczynia, okej. Spoko, mogę wam nawet to pokazać, że zmajstrowałem przy tych ustawieniach. Widzicie? Zanikanie i zasięg na 300. Żeby wszystko było widać. Dobra, no to co? Czas na zmianę stroju. Gdzie jest nasz średni pancerz? Kto nosi te zbroje, należy do bandytów. Oczywiście jest słabsza od naszej, ale tu nie o to chodzi. Tu jeszcze jakieś bzy. Dobra. No i lecimy. Do bandziorów. Chyba pierwszy raz nie będę z nimi walczył w tej grze. Cholera, znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? No właśnie to zrobili. No kurde, co jest? O, dobra. Co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. Dobra. Znowu jakieś cholerne okienka windowsowskie wyskakują. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Nagranie nie jest przerwane, więc lecimy. Wejdź do obozu bandytów. Franco decyduje o tym, kto może wejść do obozu. No, okej. Miejmy nadzieję, że będzie miał dla nas jakąś robotę. W końcu jest bandytą.
Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Jakiś staruszek? Miguel? Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało, gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. Pohandlujmy. Pokaż, co masz. O kurde. Dużo tego. Dobra, to sprzedajemy. Zardzewiały, kostur, kiepski szeroki, topór, pałasze, zostawimy, łuki też, złoty sztylet, słabizna. Rapier oczywiście zostaje, orkowe bronie, kiepski długi, orkowa. Tą pikę chyba, a zostawię se tak na pamiątkę. Co jeszcze mogę ci sprzedać? Srebrne naczynie, które znalazłem. O! Trzeba tą rybę otworzyć. Skóry to dla Bospera. Złoty świecznik. Dobra, i tyle. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Dobra. Otworzę tą rybę, bo nie zrobiłem tego wcześniej. Gdzie to jest? O, bryłka rudy, super. Dobra. To już będę wiedział, u kogo kupić mikstury. A my idziemy do tego Franka. Żadna wielka sprawa. To chyba on. Tak jakby brakowało. Ej, czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. Okej, okay. No i oczywiście jest opcja, żeby teraz, żeby wpuścić nas natychmiast, ale wtedy trzeba się z nim bić. Dobra, to jest ten Ramon. Żadna wielka sprawa. Hej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franco mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? Dobra. Idę mu to przekazać. Torus? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagien do obozu. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów? No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna Torusa. Nie, jednak to ci wcale nie pomoże.
I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. No proszę. Torus w obozie bandytów. Oczywiście ten Torus, który stał w starym obozie. Przed bramą. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się tym. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę. Proszę bardzo. Zabieraj dupsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Gdzie znajdę tego Logana? Gdy staniesz przed wejściem do obozu, idź w lewo wzdłuż urwiska. To kawałek drogi w bagno. Dobra. Zawsze miałem problemy na tym bagnie, bo wiadomo. Ciężko się połapać. No ale skoro przy wejściu w lewo, czyli tędy. Tak myślę. Dobra, już nie będę zbierał tak tych roślin. I tak chyba ich nie poużywam. O, tam są te. Krwiopijce. A to ja sobie je zabiję. Muszę pamiętać, że teraz mam ten słabszy pancerz. Będą mi przez to więcej biły. Dobra. Wszystkie dostały skryta i nara. To więc idziemy pomóc Loganowi. Z tymi wężami. To chyba on. Zapiszmy. Korzeń leczniczy. Jest Logan. Hej, ty. Patrzcie państwo, nowa twarz. Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Franco mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Chodźmy zabić parę błotnych węży. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i... Cii. Słyszałeś? Słyszę je. Rozumiem. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej. No dobra, to lecimy. Tam już się jeden zdenerwował. Strzelaj w niego. I tak dostanę expa pewnie. Ale twarde. Dobra, bij to. Czy wszyscy bandyci mają mistrza? No. Bij Logan, tylko nie zgin. No, tak należy obchodzić się z bestiami. Dobra. To co, jeszcze jeden? No. Logan, pomóż. Dobra. I bijemy. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Słucham? Chwila. A co ty uczysz? A co za to dostanę? Franco pozwoli ci tu gnić, jeśli nie będzie dla ciebie lepszego zastosowania. Chcesz wejść do obozu? No to musisz pomagać. Same słowa nie przybliżą cię do celu. Poza tym mogę ci pokazać, jak patroszyć te bestie. Nie sądzę jednak, żeby Franco wpuścił cię do środka tylko dlatego, że zabijesz parę węży. Jest tu sporo ludzi, którzy już trochę czekają. I lepiej będzie, jeśli następną osobą, która wejdzie do obozu, będę ja. Czym jest obóz? Pytanie powinno brzmieć, czym nie jest obóz? Bez węży, bez mokrych dziur, no wiesz, bez bagna. Zamiast tego mają gorzałe i złoto. Z tego co wiem, jest tam nawet jakaś kobieta. Teraz rozumiesz? Rozumiem. Przyjdę później. Dobra. Nie ma czego plądrować. Z nich niestety nic nie zbiorę, ale tutaj jest... To jest jeszcze jeden, więc ja bym sobie go chętnie zabił. Będzie ciężko, ale powinienem dać radę. I czy tam nie jest, nie wiem, tych uczonych, czy budynek? Zobaczmy dolinę.
Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj. Okej. Możemy spróbować zabić. Co tam jeszcze szczury są? Lepiej do ściany. A masz. Do ściany. Gnoju. Najlepszy sposób na każdego przeciwnika. Oj. Dobra. Ten już był za 240. O, klucz low, otwiera gospodę. O, to może być przydatne. Co my tu jeszcze mamy? Skoro już tu jestem, to chyba mogę trochę pozabijać. Ale gryzą gnoje. Co tu jeszcze jest? Truteń. Truteń, wąż błotny. I tyle? A, to jest drugi. Dobra, to mogę tu to pozabijać. To teraz, no. Do tyłu. Do drzewa gnoju. Pod same drzewo. No bo dobra. Na kombo cię zjadę. O, dobra. Zbugował się. Dobra. Nic tu nie ma. Ty nic nie masz przy sobie? Poekspimy sobie od razu. No, zapraszam. Do ściany. No, łatwy exp. Dobra, no i bijemy. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzie. Dawaj, dawaj. Dobra, że... Jest! Ile tu tego jest? Może nie będę tak... Zanim ja to wszystko zabiję... A masz. Do ściany. Po raz kolejny. A masz. Może level nawet tu niedługo wbije. O ty. Jaki wariat. Już chciał mnie dziabnąć. Dobra. No i exp leci. Dobra. Tamte sobie na razie olejemy. Tu jeszcze był ten cholerny truteń. Chcę zobaczyć, co tam jest po prostu. Może znajdę coś ciekawego, coś ukrytego. Truteń. Oczywiście trzeba zapisać, bo on mi sporo HP odbierze. Ile ja mu z łuku robię? O kurde, na dwa strzały z łuku. Niczego tu nie znajdę. To cofam moje słowa, że mnie dziabnie. Ja bym sobie tu poekspił, kurde. Jak już tu jesteśmy. Dobra, chodź. Cholerny pełzaczu. Masz tam kolegów, bo nie wiem czy... No. Nie będę się cofał do obozu, bo właśnie chcę sobie tu jeszcze poekspić. Jeśli jest na czym. Dobra. Co tu tak czysto? Tam coś jest. Tu coś jest. O, następny X. Kurde, już dwa X-y normalnie w tym odcinku. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Smocza krew? Serio?
Dobra, i kuferek. Otwieramy. No niestety. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, tam jeden wytrych. No niestety. Łup słaby. Dobra. Co to jest za miejsce? Będzie to jakiś cieniostwór, czy co? O cholera. Ognisty demon. Ognisty demon i cieniostwór, jak dobrze widzę. Buława drzewcowa. Co to jest? To jest broń? Tak, dwuręczna. Nie wiem, czy warto tam podchodzić w ogóle, więc zapiszę. Dobra. Ja bym sobie pozbierał, co tu jest. A stąd nie widać, czy coś tam pilnuje, czy nie. Nie wiem, czy te... O, tam z tyłu coś jest. To mnie zaatakuje? Dobra. To jest chyba szkielet cieniostwór. Dobra, mięso kopacza, zwój. Kolejny zwój. O, następna broń. Oskard. Dobrze, że obok cieniostwora można się prześlizgnąć. Pochodnia. Dobra, zobaczmy tą broń. Oskard. 80-80. Dobra, no i wychodzimy. Nie będę z tym walczył, bo na pewno to jest dla mnie za trudny przeciwnik. Odsuńmy się od nich jeszcze trochę. Dobra. Spadam stąd. Mam co chciałem. A co tutaj jest? Są tu jacyś przeciwnicy? Coś słyszę. A, polny pełzacz. Chodź, chodź. To pojedynczo. Jak jest was więcej. A masz. Co mnie bijesz? Może do tego muru. Aj. Dobra. Jadę z tobą, bo... Trochę bijesz, ale ja mam wyjebane na to. Uleczę się. Już mi się te duże butelki pokończyły. Trochę expo żeśmy wbili. Kolejna jaskinia. O, pełzacze. Wow. Jaskinia pełzaczy normalna. Kurde, musiał mnie dziabnąć. Cholera. Kurde, ja chcę go do ściany. Nie przesuwaj się, chuju. Dobra, i tak cię zniszczę. Ja nie mogę, jakie co... Nie ma czego plądrować. Jakie co ekspowiska. Przyznam wam się szczerze, że rzadko chodziłem w te strony. No. Zapominam, to jest RPG i tutaj nie tylko XP się na zadaniach, ale właśnie głównie na Explorze. Jezu, ile tego tu jest. Dobra ludzie, ale nie chciałbym przedłużać tego odcinka, no więc w tym nietypowym miejscu sobie zakończymy. No i następny odcinek zaczniemy od wybicia jaskini pełzaczy. Tak więc... Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Na razie.